Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto – legalny polski bukmacher. Witam serdecznie, witajcie kochani dzisiaj w niecodziennej scenerii, ponieważ no, mamy taki lekko sezon ogórkowy. Co prawda wystartowała Ekstraklasa, ale nie wiem jak poważnie traktować poziom tych rozgrywek. W każdym razie czekamy na start Champions League, czekamy na start Ligi Europy, oby z polskim zespołem w fazie grupowej. Czekamy też na kolejne mecze eliminacyjne z udziałem reprezentacji Polski do finałów Mistrzostw Europy. Także dzisiaj jesteśmy u mnie na tarasie. No, w takiej, powiedziałbym... Skromny widok skromnego chłopaka z Dębicy. Tak, nie, ja muszę powiedzieć, słuchajcie, że absolutnie czuję się spełniony. Mogę Was przedstawić? Michał Pol, Tomek Szmokowski, Roman Ariston-Kołtoń. W jednym roku wbiłem na chatę do dwóch legend. Byłem w Rio w domu Ronaldinho, jestem w domu Matiego. I powiem Wam, że i tu jest prywatne boisko do piłki nożnej. Jeden i drugi ma. Tutaj, za krzakami. Tak. A tak, wiesz, wynajmowałem, ale nie, to ja Ci mogę powiedzieć jakby genezę, skąd to boisko. Wynajmowałem kiedyś mieszkanie właścicielowi firmy, która produkuje te sztuczne trawniki i poprzypalał mi story, które trochę kosztowały. Zdenerwowało to moją żonę i on w ramach gratyfikacji tutaj położył tą trawę dla syna na tarasie, żeby sobie mógł postrzelać. Ale słuchajcie, no, sezon ogórkowy mamy. Państwo pewnie jesteście zdziwieni, znając różne live'y z mojego życia, tym co oglądacie na stoliku, że tutaj jakieś zdrowe orzeszki, trochę owoców i woda. Mamy krzaki, tam są różne rzeczy ukryte, bo kiedyś pamiętamy jak wyglądało, nie wiem czy też tak robiliście. My na przykład robiliśmy tak, że alkohol na studniówkę wnosiliśmy dzień przed i wtedy pamiętacie, wisiały te charakterystyczne wojskowe siatki maskujące. Tak. No, w Mickiewiczu tak. No więc w piątek u nas w liceum Jagieły w Dębicy, wbitka, buteleczki schowane za siateczką i następnego dnia już na studniówce było co pić do rana. Ale dzisiaj będziemy spokojnie, bez godzina jest godzina. Studniówkę gdzieś tam we Francji? Ja jak tam mają w ogóle studniówki? Mają takie coś? Posłuchaj, my organizowaliśmy studniówkę w Polskim Towarzystwie, więc nie było możliwości, żeby nie było studniówek ani, no było tak powiedziałbym na bogato. Ale tak, powiedz mi, czy, no nie wiem, tak jak u nas się tańczy na A czy mamy dzisiaj mówić o piłce, czy mamy mówić o no generalnie. Poloneza, a tam u was piłce, o piłce nam wystarczy czasu, ale powiedz mi, czy tak na przykład zaczyna się u nas studniówkę polonezem, tam się zaczyna menuetem? Jak to wygląda? Kankanem. Czy to już Mówię pod koniec imprezy kankan? Zaczynaliśmy polonezem, ale ja robiłem studniówkę w polskim gronie. No nie mówimy o butelce polonezem. No, tak, nie, wszystko było bardzo bon ton. Wszystko było bardzo bon ton. No, słuchajcie, no to dzisiaj może mniej o bieżączce, natomiast dostajemy dużo pytań od naszych kibiców, internautów, ludzi, którzy oglądają programy, w których tam się wygłupiamy i gdzieś tam poznają nasze trochę inne oblicze niż ze szklanego tego normalnego ekranu czy z telewizji internetowej, także mam nadzieję, że to będzie takie spotkanie pełne fajnych treści, niebanalnych, do tej pory jeszcze przez Was niewyrzuconych do opinii publicznej. No, może się pojawi jakaś anegdotka, ale ja też nie lubię takiego wymagania, no, musicie dzisiaj opowiadać anegdoty, no bo to anegdoty, jak człowiek chce sobie przypomnieć, to sobie nie jest w stanie tych anegdot przypomnieć. Także ja muszę poznać historię tej koszulki, Romka. Ja Ci powiem, 8 € pod stadionem Juventusu. Nawiązujące do starej kolekcji koszulek, której grał Platini i Boni. Że to od Zbiego oryginalna. Nie, co ty, to jest Rossiego jeszcze. Nie, Ariston, to Zbi grał z Aristonem, tak, że ja nawet kiedyś, jak byłem jeszcze młody, to mówię do Zibiego gdzieś tam z 20 lat temu, mister, a może masz jakąś koszulkę? I mówię, nie, no wszystko rozdałem. Ostatnio, wiesz, miałem straszny problem, mówi, bo Tomek Golob, a Zibi był fanem Goloba, ale Golob wcześniej był fanem Zibiego. I Tomek Golob, człowieku, mówi mi, ja muszę mieć tą koszulkę, wiesz, z tym Ariston, tutaj herb i 11 na plecach, bo przecież ja to jako dzieciak byłem bońkiem, no więc... A ja mówię, nie mam ani jednej tej koszulki. I mówi, pół Włoch obdzwoniłem, żeby wydobyć, ale oczywiście, że podróbę, nie? To jest może nie podróba, a replika. Sobie, będąc na Juventusie w minionym sezonie, sobie taką replikę kupiłem. Mati, myślisz, że taka replika kosztuje 8 €? No, nie, to jest oficjalna. Tu jest, w burzy, czy w sklepie? Nie, sklep jest, mam tu meteczkę Juventusu, także... No to obstawiam 85 €. 80 €. 80 euro. 80 euro i to wiesz, na tym się też... Chciałeś sprzedać za 85, jeden kolega z tu plecak. A ja wiesz, bo ja sobie tą koszulkę, ja sobie tą koszulkę absolutnie świadomie kupiłem, bo jako dzieciak mieliśmy takie koszulki białe i sobie orzełki naszywaliśmy, ale koszulka Juventusu to było moje marzenie dzieciństwa, co na stare lata sobie taką koszulkę sprawiłem i w ogóle nie jest na sprzedaż. A wiecie, że ja na przykład nie jestem jakimś specjalnym kolekcjonerem, chociaż mam trochę tych koszulek, czy tam, nie wiem, Zidana, czy Kluiverta, czy Michaela Owena, serio? Czy Rivaldo, tak, mam gdzieś tam. No, która jest z Realu Madryt, wiesz tam. Która najcenniejsza? Zidana masz? Mam Zidana, mam Figo i mam Raula. No, natomiast do czego zmierzam? Chciałem mieć koszulkę Wojtka Kowalczyka, ponieważ mój taki pierwszy poważny mecz chyba, który komentowałem w telewizji, to był finał Pucharu Hiszpanii Betis-Barcelona. Kowal akurat nie grał w tym meczu, siedział na ławce rezerwowych, ale zawsze chciałem mieć tą jego koszulkę z Betisu. No i go kiedyś poprosiłem, czy mógł mi taką sprezentować, bo sądziłem, że ma tych koszulek pewnie z 50 tam u siebie na brudnie. Mówi, słuchaj, nie mam ani jednej, no, dałbym ci chętnie, ale ja nawet mówi, nie mam medalu olimpijskiego. Ja mówię, jak to jest możliwe? On mówi, wiesz co, no bo kiedyś jak już pakowałem ten dom w Sewilli, zamówiłem firmę transportową, spakowaliśmy tam 2 tiry, żeby przyjechały do Polski, meble, wszystkie moje pamiątki z całej kariery, nagrody, koszulki, medal olimpijski. Przypomniałem sobie po 1,5 roku, że to nie dojechało i zacząłem szukać tej... Tak, zacząłem szukać tej firmy, ta firma już dawno była zamknięta, już było, nie ma takiego numeru i generalnie to wszystko zginęło. Także dzisiaj tutaj pytania szczególne, pytania inne, pytania niebanalne, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Ja się poznałem z Romkiem. Była zakrapiana impreza, obudziłem się koło niego. Ja muszę powiedzieć, że ja nie pamiętam, jak się poznałem, ale pamiętam, że Matiego przemycałem. Oczywiście, to był przemyt klasyczny, taki busik Kanał Plus wynajął. Droga do Rostoku i Wolfsburga, gdzie grali polscy piłkarze, a że z Matim już się znałem, ale to były początki znajomości, ale nabrałem do niego przekonania od razu, to zostałem wysłany przez Janusza Basałaja i z Edkiem Durdą, że jedziemy, Sławek Majak i nasza ekipka w Wolfsburgu. Oz ze Stadion. Rostok. I Mati mówi, jedziecie? A ja bym też pojechał. Mówię, dawaj, to się zmieścimy na tym jednym łóżku. I w tym busie go zabunkrowaliśmy, jechał z nami. Janusz Basaj nic nie wiedział, bo Durda był oficjalnie wysłany i Kołto, a Borek był na przyczepkę, bo w Eurosporcie pewnie byłeś, tak, nie? Ja w Eurosporcie, ale oczywiście, że zawitał na stadion w Rostoku i w Wolfsburgu. Ja pamiętam taką anegdotę, jak się nazywał ten program taki o 19:30, co trwał tylko kilka minut w Kanale Plus wtedy? Mini Futbol? Mini Sport Plus. Mini Sport Plus. No i generalnie jedziemy na ten stadion, pamiętam. A gość jedzie 120. A my szybciej, panie, jedź. Nie, bo zużycie paliwa nie pozwala mi na powiększenie prędkości. Mamy jeszcze z 50 km do tego Rostoku, jest nie wiem, z 1,5 godziny do meczu. No i dzwonią do niego z tego Mini Sport Plusa do Edka Durdy, żeby zeznał, co słychać na stadionie. Korespondencja. No, tak. A Edek 50 metrów w te krzaki, żeby nie było słychać tych samochodów na autostradzie i mówi, że stadion powoli się zapełnia. Sławek Majak wychodzi na rozgrzewkę. Sławek Majak już tutaj właśnie się przywitał z Murawą, przeżegnał się. To jego szkoła teatralna się przydała. Wszystko sobie wymyślił. Ja nie pamiętam kiedy, nie pamiętam momentu spotkania ze Smokiem, ale wiecie, że my chodziliśmy przez chwilę do jednego liceum. Tylko zresztą na warszawskiej Saskiej Kępie liceum, 4. liceum imienia Mickiewicza. Ale ty nie zdałeś. Nie, ja zdałem, ale ty się ewakuowałeś po pierwszym semestrze. Jak tylko się dowiedziałem, że idzie tam Pol, musiałem szybko wyjeżdżać. To nieprawda. Ja byłem w humanistycznej, a ty w matfizie. Nie, ja nie w matfizie. Przecież jak to? Dopiero co oglądałem Q&A z Jolą, gdzie mówiłeś, że byłeś w matfizie, a byłeś zagrożony z matmy i fizy. No tak, na koniec semestru i dlatego między innymi wyemigrowałeś do... Pierwsza F z rozszerzonym francuskim, pierwsza F. To był matfiz. To był matfiz, tak. Cholera, nie pytaj o rocznik, Tomeczku, nie pytaj o rocznik. Byłem trochę starszy, ale załapiliśmy się do jednego, że w jednym czasie byliśmy w liceum. Ale... Nie graliśmy przeciwko, pamiętam się z tymi, z F, tymi francuskimi. Nie lubiliście. Nie lubiliśmy, cieliśmy się, bo my humanistyczne. Ale pamiętam dokładnie, kiedy z wami was pierwszy raz, no bo najpierw Roman, no to muszę powiedzieć, że no, najpierw o nim tylko słyszałem, czytałem. Roko, słynne w przeglądzie sportowym, duet Jack-Roko wymiatał, ale pamiętam, byłem stażystą jeszcze w Gazecie Wyborczej, wywalczyłem sobie pozwolenie na wyjazd do Katowic, jedna z pierwszych delegacji na mecz Polska-Austria. I bo ja zawsze byłem, ja przyszedłem do Gazety Wyborczej, już wszystko było popstawiane, wszystkie działki. Były od kadry, tam byli, od Legii i tak dalej, więc ja się wyspecjalizowałem, zawsze robiłem rywali. I zawsze robiłem wywiady z rywalami i pojechałem zrobić wywiad z Toni Polsterem. Rzecznik mi tam pomógł, ale przychodzę do lobby, a tam siedzi Romek i robi. A to był ten mecz 3-4, tak? Co Andrzej Rudy jeszcze grał. Tak. I jak się grali, zaczekałem, aż ty skończyłeś, poszedłem do Polstera, on mówi, no ale ja tu trzeba było usiąść, dosiąść się. A gdzie ja bym śmiał się dosiąść do pana redaktora Kołtonia? A Romek skończył i tak mnie nie znał, ja byłem, wiesz, kotem. Tak, podał rękę, ale został z nami przy stoliku. Ja zrobiłem ten wywiad, czym się jak na egzaminie, no bo tu starszy kolega doświadczeniem i językowo po niemiecku, ale to był nasz pierwszy kontakt, potem za dużo ze sobą nie mieliśmy do czynienia, bo też i redakcje wyborczej i przeglądu sportowego się za bardzo nie lubiły, bo się w lidze dziennikarzy cięły nasze drużyny. My akurat w niej nie graliśmy, ale jakoś tak nie było chemii między redakcjami, powiem. I kolejny mój kontakt, to drugi, ale muszę opowiedzieć, bo to jest fajna anegdota, czy ty, Roko, zresztą to pamiętasz, jak na mundialu we Francji w 1998 roku razem obczailiśmy w biurze prasowym, że cała reprezentacja Nigerii ma spotkanie w La Défense, czyli ta dzielnica La Défense w parku Nike, dla dziennikarzy cała reprezentacja Nigerii dostępna, no i my tam pojechaliśmy zrobić wywiad i Roko mówi, chodź do JJ'a Okoczy, no bo on zna niemiecki i zrobiliśmy zresztą świetny wywiad z JJ'em, ale na koniec pytamy JJ'a, czy zna Roka? Ty, JJ, który to jest Jero Szakpoke? Bo był jedyny na mundialu, Zagłębiu Lubin. Tak, w Zagłębiu Lubin, jedyny przedstawiciel polskiej ekstraklasy na mundialu w tym Jero Szakpoke. A nie wiedzieliśmy, jak on wygląda. Nie było Google'a, kto tam widział go, spamiętał, wiesz, z Zagłębia i nie było jak to sprawdzić. Mówimy, tu który tu jest Jero Szakpoke? A on mówi, a ten tu, chodź no tu, panowie dziennikarze, już mówi do niego po angielsku from Poland, chcą z tobą rozmawiać. I my stanęliśmy i do niego mówimy, stary, jesteś tu jedynym z naszej ligi, co ty, jak ty się tu czujesz? Mówi, jak to jedynym z waszej ligi? Na pewno jest tu więcej. Nie no, co ty gadasz? Jesteś jedyny, wiesz nam. On mówi, no ale no, przecież wasza kadra tu gra. Mówimy, gdzie? No co ty, nie, zakwalifikowaliśmy się. Wiesz, i on tak patrzy na nas jak na wariatów, cofa się i gadaliśmy z nim 10 minut i w końcu, kiedy go zapytaliśmy, mówimy, no ale chcesz się tu wypromować, tak, na tym mundialu, myślisz, że dadzą ci zagrać? Mówi, nie no, mam zamiar grać w każdym meczu, w pierwszej 11, co za bezstrzelny, wiesz. Mówimy do niego, no ale no chcesz się wypromować z naszej ligi, z klubu, no gdzieś znaleźć, tu błysnąć, tak? On mówi, nie, Ajax to jest najlepszy klub na świecie. Ajax. I okazało się, że to był Tiani Babangida i nas wpuścił JJ, nam wiesz, my ja myślę, że was nie wpuścił, ja myślę, że JJ tam mógł w ogóle nie znać tych zawodników. Nie, bo pamiętam taką opowieść Emanuela Ekwuemy, że generalnie no, była ta starszyzna i poprzez te układy menadżerskie bardzo często oprócz tego, powiedziałbym, kręgosłupa, to zawodnicy od numeru 10 do 23 no tak, to byli pewnego układu i tych, których wskazywała tak zwana ta wierchuszka trzymająca władza, tam władzę JJ Okocza zawsze, panie Tomku, trzymał. Chodziło o to, żeby każdy piłkarz załapał tak zwany 1A, żeby można go było potem sprzedać za dobre pieniądze za granicę. Tylko skończę, już puszczę, Mati sam to dopowie do końca. No był taki fame właśnie, że jest młody dziennikarz, taki pistolet, ale ja, po pierwsze, ja się nie zajmowałem kadrą, nie byłem blisko, Mati był blisko przy kadrze i pamiętam, że poznałem cię w okolicznościach meczu Polska-Anglia w 1999 roku, Wójcika i ty byłeś jakby dopuszczony do tego, no właśnie, Sam się dopuściłem. Tak. I trochę nam tam opowiadałeś. Ja byłem, pamiętam, zszokowany, jak ty opowiedziałeś, jaki ma plan na Wójcik na Anglię, Diastema, prawda, że chodził i szukał po piłkarzach Diastemy. To były takie, wcześniej takich rzeczy się nie słyszało, no bo to były czasy, że tak powiem, kadry. No inne to wszystko było. No, generalnie było, tak. Taka wiedza wtedy insiderska była bardzo ekskluzywna, była bezcenna, bo nie było internetu. W zasadzie to przygotowując się do meczu, pamiętacie, w latach 90. to trzeba było sobie zbudować jakąś siatkę kontaktów, ludzi, którzy byli w stanie Cię przeczytać prasę zagraniczną, no bo wiadomo było, że dziennik nie przychodzi do Empiku w dniu meczu, tylko albo następnego dnia, albo 2 dni później, więc nie było szansy przygotować się do meczu na podstawie gazety, na przykład, nie wiem, francuskiej, niemieckiej czy angielskiej, kupionej tego dnia, prawda? No, słuchajcie, to jeszcze był czas, kiedy naprawdę wielką wartość stanowił Roman Chórkowski i świętej pamięci jego archiwum, no bo nikt nie miał takiej jego, albo jego, to co miał w głowie, bo on pamiętał takie różne rzeczy, prawda? No to dzisiaj już jakby wchodzisz, dzisiaj Romana Chórkowskiego zastępuje Google. I Mati był pierwszym dziennikarzem, z którego zobaczyłem, że jest w tak bliskich stosunkach z piłkarzami, swoimi rówieśnikami, tam Aleksander Kłak, pamiętam, tak? Też się w Dębicy się poznaliście. No tak, bo Alek Kłak przyjechał do Dębicy, chyba miał 15 lat i zaczął chodzić do technikum. Do technikum, tak, mechanicznego, blisko mojego domu. Znaczy chodzić, za dużo powiedziane. Przychodził 2 razy w roku na otwarcie i poświadectwo. Już wtedy grał w reprezentacjach młodzieżowych i najpierw chodził z taką Anką, która była koleżanką mojej ówczesnej sympatii Iwony, a potem się związał już bardzo poważnie z Elą, która mieszkała na parterze w następnym bloku. Ja mieszkałem tu w Wima 1, Ela mieszkała tu w Wima 3 na parterze, więc tak naprawdę miałem do niej 50 metrów. No i gdzieś przez tego Alka Kłaka z Nowego Sącza. A to w ogóle była ciekawa historia, że chłopak nie pił w ogóle alkoholu. Ja na przykład przychodziłem na imprezy, to on miał dres Polski, siedział w dresie Polska, pił herbatę. My wszyscy gdzieś tam drinkowaliśmy, impreza była sympatyczna, a on był od nas starszy i tylko siedział, herbatka, woda, bajerka o piłce. A wy tylko izotoniki. Nie, no my tam sobie popijaliśmy, jak to młodzi ludzie na Podkarpaciu. Był nas to wstyd generalnie w piątek czy w sobotę wyjść i się nie napić. ale pamiętam, że jak już się napił pierwszy raz, to się napił z moim kolegą, wypili chyba 20 piw i wpadli Ople Maskona do Jeziora Rożnowskiego. Okay. ale to wiesz, to były czasy, gdzie był minister Brzostowski, był wtedy prezesem PZPN-u, wiceministrem rolnictwa, szefem kombinatu rolno-przemysłowego Glopol, więc no, sprawę gdzieś tam szybko gdzieś pochowano, przechowano i nic z tego jakoś poważniejszego nie było. W każdym razie no, Alek mnie poznał z Piotrkiem Świerczewskim. Jakby zagwarantował Piotrkowi to, że ja jestem człowiekiem normalnym, zaufanym, szczelnym. Że można się napić. No. I nagle się okazało później, że gdzieś charakterologicznie bliżej mi nawet było do Piotrka niż do Alka, który był człowiekiem bardziej, który był człowiekiem spokojniejszym zdecydowanie. I tak się zaczęło gdzieś tam, powiedziałbym, moja bliższa znajomość z wieloma chłopakami z tamtej reprezentacji. Natomiast my się z Tomkiem poznaliśmy chyba banalnie na kawalerii. Ja nie pamiętam. Na kawalerii, no bo na dole był Eurosport, gdzie ja zacząłem pracować, a u góry był kanał. Tak. I ty już pracowałeś w kanale. Tak. Wpadałeś czasami do Eurosportu też coś skomentować i tak się w sumie poznaliśmy w starym budynku Kanału Plus przy Kawalerii 5, przy Kanałku. Ja tylko powiem, że Romka, nie pamiętam kiedy dokładnie jakby momentu, kiedy się spotkaliśmy, ale ostatnio sobie to przypomniałem właśnie przy okazji tego Q&A z Jolą, że moja pierwsza w ogóle robota jakakolwiek w telewizji była taka, że poprosił mnie wtedy Piotrek Małkowski, czyli wieloletni wydawca, który do dzisiaj pracuje w Kanale Plus, poprosił mnie, żebym przyszedł do Kanału Plus zwanym Małkowerem, posadził mnie z takim wielkim zeszytem, dał mi go, mówi, teraz się zacznie mecz Bundesligi, który oglądało prawdopodobnie 7 osób na krzyż, musiałeś komentować ten mecz razem z Zetkiem Durdą, właśnie ty, a ja siedziałem z zeszytem i notowałem każdą sytuację, jakby to wtedy był taki sposób na, nie stawiało się znaczników, jeszcze taśmy były bety i ja każdą sytuację, 14 minuta, 30 sekunda, Andreas Möller, strzał silny koło lewego słupka plus 2 powtórki, taki wtedy był opis, i taki był, taki, to pamiętam. Nie wiem jaki był wynik, pamiętam, że Borussia Dortmund na pewno. Naprawdę się zestarzyliśmy, bo się właśnie uświadomiłem, że i tu postawmy kropkę. Z Romkiem jeszcze robiłem Bundesligę w Kanale Plus w 90 latach. No tak, Lars Riek i Andreas Müller. Ale tak, bo ja zastąpiłem w Bundeslidze Edka, bo Edek odszedł do Wizji. No więc niewykluczone, że to w ogóle... Nie, no to już było później. To jeszcze musiałeś jeszcze komentować. Jezus Maria. Postawmy tu kropkę. No, następne pytanie. Sport nie jest dla starych ludzi. O ty. Ja kiedyś odpowiedziałem na to pytanie w jakimś wywiadzie. A propos ciebie. Że ty jesteś samochodem sportowym, a ja jestem takim spokojnym SUV-em. Właśnie to mylisz się, młody człowieku, bo ja byłem samochodem sportowym. Teraz takim cabrio, a teraz czerwony. Stałem się SUV-em. No. spokojnym, rodzinnym. To już nie te lata. No już generalnie w Szybcy, co ty nie powiesz? W Szybcy i Wściekli 10 bym nie zagrał. A wy? Ja wiem jakim, ale jak ostatnio miałem taką, nie chcę powiedzieć, że spinę, nieporozumienie z trenerem, selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem, to internauci zrobili takie memy, bo my w końcu się pojednaliśmy, chociaż z mojej strony nie było, pamiętacie, żart mój taki, że zmieniamy szyld i jedziemy dalej z kadrą tą U21. Bierzemy lewego. Trener się nie poznał na żarcie. Tak, który w ogóle na własnych słowach, które wypowiedział, przecież to była jego słowa po srebrze w Barcelonie, ale spotkaliśmy się na korytarzu TVP, ja wychodziłem z programu, on wchodził, no i tam stanęliśmy, więc chyba Jacek Kurowski nam zrobił zdjęcie, wrzucił na... Jacek Kurski? Kurowski. Kurowski. I my w kurtkach, ja byłem w czerwonej kurtce zresztą reprezentacji paraolimpijskiej tutaj z logo, a on w brązowej, uśmiechnęliśmy się i ktoś natychmiast to przerobił na takiego mema, gdzie są te z filmu auta Disneya, tak, Cars, i ja tam byłem tym czerwonym, no, głównym bohaterem, a selekcjoner był złomkiem. Tam tak. Jest chyba taki złomek, ale bardzo pozytywna postać. A przecież ty masz dzisiaj bardziej sportowe auto ode mnie. Ja jeżdżę dużymi suwami, ja a ty masz... się ledwo poruszam. Mini Cooper. No to taki jest samochodzik, wiesz. Nazywam go lodówką, bo to jest taki otwierane drzwi na dwie strony. Ja jeżdżę, ja nie przekraczam w ogóle przepisów. Przemieszczam się, zacząć od 13. Przemieszczam się z punktu A do punktu B. Nigdy nie szybko. Naprawdę jestem, wiesz, spokojny. A ty, Romeczku? Jestem spokojny chłopak. Ja wam powiem, że ja to Zygzak McQueen chyba, był mój synek, to taki no mi się... To, właśnie, to no, tak. A tak wiecie, co... Nie no, jakim ja miałbym dobrym być... rodzinnym samochodem, dobre kombi takie, wiesz, no ja mam solidne. Mam maluszka, więc ja potrzebuję właśnie mieć suwa w tym znaczeniu, że bagażnik, wózek, to wszystko jest... Romek, ty jesteś jak to cabrio ze starego Miami Vice jeszcze z Dodge'em Johnsonem, bo ty wiesz, cały czas niby lata mijają, a ty wciąż młodość. Ale cały jak czas. Mati mówi, że on już, rozumiesz, to czy tamto, to ja mówię tak, Mati mi się kojarzy zawsze z Arnoldem Schwarzeneggerem w tym filmie Terminator. On jest po prostu... ale wiecie, ja muszę właśnie tutaj dzisiaj wyprostować jedną sprawę. Możesz sobie prostować, a my będziemy prostować ciebie. Ludzie czasami pewnie jak patrzą na nasz sposób bycia i życia, to jestem przekonany, że sądzą, że ja mam zajawkę na samochody. Ja kompletnie nie mam zajawki na samochody. Ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że nie wiem, żeby mieć takie i takie auto, tyle i tyle koni mechanicznych, że miałem, że nie wiem, chorowałem... Tuningowałeś, nie tuningowałeś? Może jak miałem, nie wiem, 18 lat i pojechałem do Londynu do pracy. Nie miałeś takiego matowego w pewnym momencie, coś tam pod mato... No. Romek, no to zrobisz sobie... No, weźmiesz, okleisz matem, no. To jest, co to jest? No jakaś normalna okleina. No, może jak miałem 19 lat, to marzyłem o Corrado, bo wtedy to był taki, wiesz, mega szpan, mieć Volkswagena Corrado. To gdzieś tam wpływało na naszą wyobraźnię, ale w ogóle nie mam takiej zajawki, żeby myśleć o konkretnych markach, o silnikach. Ja pamiętam, jak Baty miał swój pierwszy samochód, czarny Opel. Astra. I do Niemiec jechaliśmy. No i miał prawo jazdy, nie wiem, krótko generalnie. Tydzień i niby ja prowadzę, ale mówi, nie, daj mi, bo ja tu muszę ćwiczyć. Ja tak cały czas ten krawężnik, mówię, Mati, uważaj, bo zaraz opona nam pójdzie, bo cały czas na krawężniki najeżdżał. Ale muszę wam powiedzieć, że postęp był niesamowity, bo jeśli byśmy dzisiaj we czwórkę wsiedli w to samo auto, to my byśmy dojechali, no Smoku, to ciebie obliczam, że może najszybciej, Michał ze mną, to tam... Ale Mati był i tak godzinę przed nami w tym Gdańsku. Ja pamiętam, że zrobiłem prawo jazdy, to generalnie powiem ci, że następnego dnia pojechałem do Dębicy. Starymi drogami, 300 km. No kurczę, no odważnie. I deptałem od razu. Jezu. No to ja miałem takie... Słuchajcie, ja zrobiłem prawo jazdy bardzo późno. Miałem 28 lat i po miesiącu byłem w Wiedniu, bo pojechałem na wywiad z Henrykiem Kasperczakiem. Jak wyjechałem na ten ring swoją Brawą, bo świeżo nabyłem takiego, czerwona Fiat Brawa. Jak na ten ring wiedeński wjechałem i zobaczyłem, że pędzą na mnie z wszystkich stron i zmieniają pasy, to myślałem, że tam zginę od razu na początek, ale to jest nic, bo miesiąc później byłem na mundialu we Francji. Kiedyś pojechaliśmy z Tadziem Fogielem na jakiś mecz na północ, nie wiem, czy do Do Lille? Możliwe. Nie, Lens. W Lens byliśmy na jakimś meczu i wracaliśmy i Tadziu się poczuł już zmęczony. Mówi, może byś przejął kierownicę. No i przejąłem, a wjechaliśmy do Paryża, a tam na tych rondach jest inaczej się wjeżdża, bo u nas jest tak. Ten, co jest na rondzie, ma tak pierwszeństwo, a we Francji jest ten, co wjeżdża na rondo, ma pierwszeństwo. Z prawej. No, generalnie jak ten, co... zaczęli na nas trąbić, to Taciu myślałem, że umrze nie ze zmęczenia, a na zawał serca, także było wesoło. A jakim samochodem byliśmy kiedyś na meczu Bundesligi Arminia Bielefeld? Twoją Brawą? Czy... Nie, byliśmy twoim tym mesiem takim srebrnym. To był w ogóle dobry numer, bo przyjechaliśmy na mecz na Almstadion. Meś, nie wiem, taki potężny niemiecki mecz Matiego. A kilka tygodni wcześniej akurat komentowałem na stadionie Schalke, mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Schalke a Panathinaikosem chyba. I na tych przygotowanych stanowiskach komentatorskich, których wtedy w Lidze Mistrzów było mniej, było takimi wielkimi literami kolorowymi wydrukowane i zalaminowane RTL Polen Polsat. No więc generalnie oderwałem to z tego, pulpitu, żeby to mieć na pamiątkę i że nawet pomyślałem, zostawię w aucie, może się przyda. No i pojechaliśmy na tą Bundesligę, wtedy Wichner tam szeroko chodził, bo król Bielefeldu strzelał te bramki. Słuchaj, na to RTL Polen zaparkowaliśmy z redaktorem Kołtonem. Na murawę w nie przesadzić. 4 metry od murawy. Że się otwierała brama, wychodzili piłkarze. No i wchodzimy na trybunę. I nagle się zaczyna dyskusja o 20 minucie z Andreasem Grajewskim, który kumplował się z wszystkim. Z trenerem Benno Mellmanem, z dyrektorem Bruchhagenem, tak? Wtedy... Heribert Bruchhagen. Tak, menadżer Wichniarka i mówi, to jest niemożliwe. Ja moje czerwone Ferrari zaparkowałem się dalej od płyty, od jakiegoś gościa na polskich mówi blachach. Jakimś srebrnym Mercedesie. Ale ja pamiętam, na ten patent, słuchaj, na mundialu w RPA mieszkaliśmy w jednym hotelu, hostelu, no w ogóle pod napięciem, druty i tak dalej, ochrona i tak dalej. Z TVP na szczęście mieli jeden pokoik, nie chcieli, żeby tam jacyś obcy mieszkali, to dali dziennikarzom z Polski. I po pierwszym meczu otwarcia dostałem od Darka Szpakowskiego taką wjazdówkę. Taką po prostu tam numer 1 i tak dalej, wjazdówkę na stadion. I na tej jednej wjazdówce do finału wjeżdżaliśmy wszędzie, dlatego że mówiliśmy, że no ale to nie ten mecz. No ale bo ja pojechałem na mecz Pucharu Konfederacji do Lipska, to był chyba 2005 rok? Tak, rok przed mundialem, tak. No i na tą wjazdówkę, nie miałem wjazdówki na finał. No i to jest w ogóle dzisiaj, jak tak ludzie usłyszą, to jest nie do pomyślenia. Jest mecz w Pucharze Intertoto na stadionie Feliksa Bollaerta w Lens, pomiędzy Lens a Lechem Poznań. W Lechu nie płacą pół roku. No i do Czesia Michniewicza i mówię, Czesiu, mam tu 2 bilety na ten finał Pucharu Konfederacji. Argentyna z Brazylią chyba grały, tak? Tak. Z tego co pamiętam. I mówię, wziąłbym Piotrka, my pojedziemy autem, bo Lech jechał na mecz Pucharu Intertoto autobusem do Lons. Takim starym, 2 dni. A on mówi, dobra, to jedźcie, to i tak, to, co to zmieni? No i my pojechaliśmy szybciej tym samochodem, obejrzeliśmy mecz, poszliśmy do hotelu, przespaliśmy się, na drugi dzień dojechaliśmy do tego Lons, to Lech jeszcze nie dojechał. Poczekaliśmy na nich, Lech się nam spokojnie przyjechał. My na tą wjazdówkę z pierwszego meczu z Pucharu Konfederacji wjechaliśmy spokojnie na parking Lipowski na finał. Ale numer był dobry, bo jakoś tak się wtedy złożyło, że chyba 3 dni później był rewanż w tym Pucharze Intertoto. A w ogóle mecz w Lens mega zacięty. Sytuacje z jednej, z drugiej strony, chyba Lens wygrało 2-1 tamto spotkanie. Wyobraźcie sobie, że jak ten Lech na drugi dzień po meczu ruszył autobusem do Poznania, to dojechał później niż Lens wylądowało na rewanż. Tak. I my mówimy o rywalizacji nie z jakimś Kupsem, nie z Riga, tylko my mówimy o spotkaniu z Lens, gdzie z przodu grał Arona Dindane i występowali poważni piłkarze. Ale a propos tego kombinowania, muszę wam powiedzieć, mundial w tym 98 roku we Francji. Słuchajcie, bo mamy dopiero drugie pytanie. Tylko my nie dążymy. To szybko skończę, że był tak nieprzyjemny, ci twoi Francuzi byli tak nieprzyjemni, że nas, dziennikarzy z kraju, który nie występuje, byliśmy dziennikarzami drugiej kategorii albo trzeciej, ponieważ Polska nie występowała na tym mundialu, to akredytacja owszem upoważniała do wejścia do biura prasowego, ale już nie na trybuny. Na trybunę musiałeś mieć bilet i nigdy nie dostawałem tego biletu, zawsze byłem na waiting liście. A też z tej waiting listy wychodził gość, miał plik, tam nie wiem, 20-15 biletów i pytał, kto jest z jakiego kraju i dawał tylko tym z tych krajów tam, które grają. Ja tam pierwszy raz powiedziałem Polska czy Poloń, to gość w ogóle nawet tam mnie nie popatrzył, poszedł dalej. I tam, już mówisz England. Właśnie, tam England. Miałem kamizelkę taką rybacką, chowałem tą akredytację za tą kamizelkę i potem już, bo to było albo na Stade de France i na Parc des Princes, był ten sam gość, więc niestety bez przerwy miałem z nim do czynienia i jak on tam... wychodził, wiesz, kto tam, what countries, i tam ktoś mówił England, proszę bardzo, i tak dalej. Ktoś tam mówił Argentina, no tu proszę bardzo. To ja mówiłem Holand, Markovan Basteiny, Denis Bergkamp. Nie oszukiwałeś, Holand przyszło, dobra, słuchamy dalej. Na sitku, no to ja tylko miałem jeden raz, więc... Cały jeden raz? Tak, tak. To byłeś w sumie dwa razy w takim razie, pierwszy i ostatni. Tak, i już nigdy nie będę. Z Darkiem Szpakowskim. Z Darkiem Szpakowskim. Nie. Ja kiedyś słyszałem ten... Z łapanki wzięty przez Bogdana, przez Janusza Basałaja i od razu zostałem wrzucony na najgłębszą wodę, bo mój pierwszy komentarz na sitku, od razu reprezentacja Polski. I od razu Czambuł 1-3 w Sztokholmie ze Szwecją. Mój pierwszy raz, a ja opowiem wam dwa pierwsze razy. Jeden będzie o kasku, bo jest śmieszny. O kasku Węgrzynie, ale opowiem wam najpierw. Mój pierwszy raz to było spotkanie w Zabrzu, puchar Intertoto i to był mecz, słuchajcie, Górnik Zabrze KSC, Karlsruhe, Thomas Hessler. Ja byłem na tym meczu. Narobiłem, tak jak sobie tutaj mówiliśmy, dotrzeć wtedy do informacji takich wyciągnąć było naprawdę ciężko, bo to był rok 95 albo 6, nie pamiętam. Tak. Górnik wysoko przegrał to spotkanie, pamiętam, ładnie piątkę dostał, tak mi się zdaje. Więc żeby wyciągnąć naprawdę jakieś wiadomości, no to trzeba było się mocno nastarać. I ja nigdy w życiu nie komentowałem meczu, więc nie wiedziałem, jak to się robi. Pamiętam, że miałem no prawie cały gruby zeszyt notatek na ten temat. Nie wiem, skąd udało mi się zebrać. I oczywiście co? Nie wykorzystałem 95% z tych notatek, no bo nie było na to szansy. Wiesz, dobry mecz był. No, wtedy, wiesz, tak, teraz tak sobie mówimy, że jak jest dobry mecz, no to nie korzystasz z notatek i to jest super, ale pamiętam, znaczy do dzisiaj mam taką świadomość w głowie, że wtedy tak bardzo bałem się cokolwiek powiedzieć na antenie, że zanim to sobie ułożyłem w głowie, co chcę powiedzieć, to już dawno nie było sensu o tym mówić, bo już mijały 2 czy 3 kolejne minuty. No taki to był stres. Ale o kasku wam opowiem Węgrzynie, bo to mówi, że zostaje wrzucony na głęboką wodę. Kiedyś wspominany tutaj przez nas bardzo sympatyczny Edzio Durda komentował z Kaziem Węgrzynem mecz z dziupli, czyli w studiu, czyli po prostu w studiu, nie na stadionie, tylko w siedzibie telewizyjnej. Przerwa, Edek gdzieś tam tego poszedł, zniknął. Jak to Edziu? I potem Kaziu mi opowiada, to smoku, Edek zniknął, a tutaj ja nagle słyszę na słuchawki, panowie, wchodzicie za 10 sekund. Gdzie jest Edek? Nie ma Edka. 10, 9, 8, 3, 2, 1, jesteś. Kaziu został i Kazek musiał zostać jedynką przez moment. Mówi, smoku, ja nigdy się tak nie denerwowałem. Powiedziałem, dzień dobry państwu, druga połowa przed nami. Mówi, co teraz? Co tam? Edek był zawsze królem. Edek był królem. Ja pamiętam, taki był okres. Zapaliśmy to chyba podczas któregoś Pucharu Narodów Afryki, że przez pół roku robiąc jakąkolwiek transmisję z Edkiem, to było 15 minut zwieracz. Wszystko nas śmieszyło. Ale powiedz, co to jest, bo teraz ludzie nie wiedzą. Teraz jest problem. Zwieracz, że jest taki guzik, że nas nie słychać, bo tylko się śmiali. Nie, ale Edek to jeszcze, skoro przy nim jesteśmy, jedyny człowiek, który jest w stanie... Wszystko, koridę. Ale w dodatku jest opowieść, jak ktoś nie przyszedł, tak? I nagle jego wzięto z newsroomu i on zaczął komentować, nie wiedząc w ogóle, co komentuje. Nie, to ja ci to opowiedziałem. Tak? Historia jest taka. Kanał Plus wtedy, teraz te prawa są w Polsacie, Diamond League teraz jest, prawda? Tak, czyli lekkoatletyczna Diamond League. Kiedyś się nazywało to Golden League, było mniej tych zawodów. I to było wtedy w Kanal Plus i pojechał, pamiętam, Marek Rudziński z kimś, już nie wiem, na stadion chyba do Oslo. Z Markiem Jóźwikiem. Możliwe, pojechali do Oslo skomentować Złotą Ligę. No i ale zawsze w takich przypadkach jest komentator rezerwowy, no i tym komentatorem... jest nieprzygotowany. No, oczywiście, bo najczęściej nic się nigdy nie dzieje, ale chyba, że się coś wydarzy. No i tym komentatorem rezerwowym był tym razem Edek. Edek w ogóle nie wiedział. No i kazali przyjść mu, usiąść gdzieś tam w redakcji, po prostu odbębnić jakby swoje, odfajkować i tego. Edek siedział w tym czasie, nie wiem, czytał gazetę, siedział na internecie. No i okazuje się 3 minuty przed transmisją, że nie ma połączenia z komentatorami. Więc wydawca, przerażony, wpada do naszego newsroomu i Edziu, siadaj, bo nie ma połączenia z komentatorami. Dobrze. Poleciał i zaczyna tak. Witam Państwa serdecznie, wielkie emocje lekkoatletyczne. Przed nami najlepsi lekkoatleci globu. Już za moment rozpoczną zawody. Ryknęły trybuny. I komentuje. Powiedział 5 zdań czy 10 zdań. I wciska taki drugi guzik, który jest jakby połączeniem z reżyserką i do tego wydawcy. Panowie, wszystko dobrze. Nie mam wielkich wymagań. Powiedzcie mi tylko jedno. Gdzie to jest? Nie, to ja z nim kiedyś robiłem mecz Pucharu Zdobywców Pucharów. Waszutarz Budapeszt, Betis Sevilla. I ponieważ są podobne barwy klubowe, no Edek jak miał takie coś, że jak już wszedł w transmisję, to nie było szans, żeby mu wejść, bo nie było żadnej pauzy, tylko po prostu wypluwał te słowa z szybkością karabinu maszynowego. No nie nabierając oddechu, to nieprawdopodobne. Betis wyjątkowo grał w żółtych strojach, a nie w swoich biało-zielonych, bo w takich grał waszutarz. No i Edek, pierwsza akcja, czy tam druga i już jest w euforii. Sensacja w Budapeszcie. Waszutarz prowadzi z Betisem, a tam na bliskim planie jakiś Alfonso Perez czy Pierre Cherubino. Wiadomo, że bramka dla Betisa. Wiesz, jakie to były czasy? Nie było internetu. Pamiętam, że czasami to po prostu przychodziła taka kartka, którą drukowałeś w Eurosporcie z tak zwanego, jak to się nazywało? Z faksu. Nie, dek, pamiętasz, to miało jakąś nazwę. I na przykład jak była zepsuta drukarka albo jakiś technik, za szybko wyciągały te kartki, to już nie było składu na dole. Do 8 miałeś normalne nazwisko, od 9 ono było rozciągnięte, zlane albo go nie było widać. No i wtedy Edek skomentował jeszcze taki jeden mecz, skoro już miało być o naszych klinikach, ale Edku są ciekawsze historie. I była ta, pokaż tą kartkę. I to była właśnie taka historia wyciągnięta na szybko z faksu i grały jakieś 2 drużyny i na dole było nazwisko sędziego. I Edek jedzie tak na spokoju, a to spotkanie mamy z numerem 10 ten, z numerem 11 ten, a spotkanie to posędziuje. I tak patrzę na tę kartkę obok mnie, a tam tylko widać tak, że długie nazwisko niemieckie, w końcu ta pierwsza litera H, długie nazwisko i na końcu jest Ger. Edek taki patrzy na to, a spotkanie to posędziuje doświadczony 42-letni Wolfgang Heidemann z Kolonii i do mnie. W ogóle nie ma takiego sędziego, wymyślił sobie od początku do końca. Oczywiście, no, były to czasy, gdzie pewne rzeczy były nie do zweryfikowania, dlatego ja pamiętam kiedyś z Bogdanem Chruścickim pojechałem na Mistrzostwa Świata w Panczenach, tutaj na Stygnach. Robiłem z Andrzejem Personem, jeszcze jako pracownik Person Promotion, zrobiłem studio prasowe. Całych Mistrzostw Świata, tak jak robiłem kilka razy w skokach, między innymi w tym słynnym czasie, gdzie te prostytutki w Zakopanem okradły... norweskich? Nie, okradły tego takiego gigancika. I tam był Goldberger i był jeden z Finów. No, duża była afera, bo dziewczyny tam pozabierały różne rzeczy z pokojów i my musieliśmy tą sprawę w jakiś sposób tam wytłumaczyć opinii publicznej. Natomiast wracając do tego tutaj wyścigu w Panczenach, to było któryś wtorek czy środa, jakieś biegi eliminacyjne. No wiesz, zimno, wiatr, nikogo na tych stegnach, no 30 osób na trybunach, wyobraź sobie, jakieś ślizgi eliminacyjne, 13 wtorek. No i nie było transmisji w telewizji. Idę z tym Bogusiem Chruścickim na stanowisko, bo chciałem się przyjrzeć, jak to wygląda w radiu, bo zawsze gdzieś tam generalnie miałem w perspektywie, że kiedyś to będę robił. To jest moje marzenie. No i tam słyszę, on mi dał te słuchawki, tam połączenie ze studia, łączymy się z torem Stegny, halo, Chruścicki. Mówi, witam serdecznie, piękna pogoda, około 3000 sympatyków Panczynów. więc generalnie to też jakby uświadomiło, że my to opowiadamy anegdotycznie, natomiast no, co było kiedyś fajne i takie czarujące i magiczne w tym zawodzie, że ludzie umieli malować słowem, że prawda, byli takimi fajnymi tak jak kiedyś chodzili po wsiach i po miasteczkach ci opowiadacze, to kiedyś komentator był takim narratorem, który musiał przekazać, jak wygląda miejsce. Ale wasze pierwszy raz na sitku musicie. Na sitku ja chyba z tego, co pamiętam, bo trudno mi sobie przypomnieć, na sitku sportowym, tak? Bo ja ci muszę powiedzieć, że w ogóle ja zaczynałem, jeśli chodzi o sitko antenowe, bo nawet nie mówię scenę konferencjerkę, tylko sitko antenowe, to ja miałem kiedyś jako młody chłopak, 18-letni chyba, audycję radiową, która się nazywała Od Mozarta do Hendriksa i ona opisywała elementy muzyki klasycznej w muzyce rozrywkowej, zwłaszcza w oparciu o szkołę rosyjską, bo gdybyście sobie... To były twoje pierwsze audycje? Tak, tak. Czy gdzieś to jest w archiwach, myślisz, jest tam tej stacji? Tak, tak. Trzeba to wyciągnąć. I, wiesz, bardzo... I na przykład to jest tak, że wiele tych dzieł, czy Czajkowskiego, czy Rymskiego, Korsakowa, czy Borodina, pewne fragmenty z muzyki klasycznej, potem jesteś w stanie znaleźć King Crimson, Magma, Jesi, tak, że po prostu były... Ale że co, że jest wręcz plagiat? No nie plagiat, tylko jakby jest złapany ten motyw muzyczny. On jest oczywiście odpowiednio przerobiony, ale jest wpleciony. Jak się dobrze wsłuchasz... A pamiętasz, to podchodzi na plagiat. W naszych czasach zespół Accept i do Elizy, taki... Także ja od tego zaczynałem, natomiast jeśli chodzi o antenę telewizyjną i sport, no to chyba z tego, co pamiętam, ja nie dam się zabić za to, ale wydaje mi się, że to właśnie był ten finał Pucharu Hiszpanii z Andrzejem Janiszem, dlatego ten mecz tak zapamiętałem, to pomiędzy Barceloną a Betisem. W Eurosporcie. Barca wygrała, tak mi się wydaje. Rocco, a ty? Słuchajcie, ja musiał być jeden z tych meczów właśnie tej Bundesligi, który ja ten mecz w Bundesligi to pamiętam jak dzisiaj. To właśnie ten? Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen. No to musiał być ten mecz. To musiał być ten mecz i Edek Durda oczywiście jako jedynka, ja jako kokomentator i Edek oczywiście, witam serdecznie ze stadionu w Westfalii, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen. Statystyki tego meczu, jeśli chodzi o historię, wyglądają następująco. I jechał Edziu, gdzieś tam ja się starałem strzelić w ten mecz, natomiast wydaje mi się, że ja jeszcze kiedyś miałem jakąś próbę z Polską Ligą w TVP. I jak przez mgłę pamiętam, że druga połówka meczu, bo TVP jeszcze na początku lat 90. drugie połowy meczów pokazywała TVP i to mógł być 92, 3, coś mi się kojarzy, że wiecie skąd komentowałem mecz? Tygodnik Miliarder Pniewy. O ty! Druga grali w Pniewach? Ale widzisz, nie pamiętam z kim, czy to był Jacek Laskowski, to jest możliwe? Może już? Młody. Chociaż no, może nie, tak, ale wcześniej był. Wcześniej był w TVP. Natomiast, słuchaj, tego nie pamiętam, bo to był epizod jakiś z Rafałem Nachornym, że byliśmy na pewno jakieś próby kamerowe, jakieś właśnie komentarze drugich połów meczów. Ale młodzi dziennikarze przeglądu sportowego. Tak, jakoś gdzieś byliśmy spróbowani, natomiast później mija jakiś czas i jest ten mecz Bundesligi i od tego czasu już regularnie. Dlatego ten mecz z Zetkiem to do końca życia będę pamiętał. Tak sobie ostatnio przypomniałem, że my z Romkiem na początku Polsatu Sport to robiliśmy czasami mecz w piątek, dwa mecze sobotnie i dwa mecze niedzielne Bundesligi. My komentowaliśmy po 5 meczów. A jeszcze jechaliśmy, wiecie co, jechaliśmy z Wiązownej do Piaseczna na magazyn, nie wiem jak się nazywał, Supergol albo coś takiego. Robiliśmy 5 meczów live z każdej kolejki. Piątek 1, sobota 15:30, 18:30, najgorzej było w niedzielę dla zdrowia, bo była 15:30, 17:30. To już niehigieniczne. No ale tak było na początku. Było. No dobra, następne pytanie? Tak. Jakieś mamy strasznie trudne polecenie, tak? Która jest na jedną noc, która jest na całe życie? A która jest do piachu, to w ogóle jest raczej żmija. Ja w ogóle odmawiam odpowiedzi na to pytanie, powiedziałem, że... Ale do piachu, że może, jedną... ale może ciach babkę w piach, może w tym znaczeniu, no bo nie wyobrażam sobie, żeby do piachu... Ja chciałbym powiedzieć, że na całe życie jest tylko moja żona. To już się gra? Tak, to już się gra. Na całe życie jest tylko moja żona. A Scarlett jest bardzo ładną dziewczyną, bardzo ładną kobietą. Ona mi się najbardziej podoba z tych. Co myślisz, Romku? Co myślisz, Michale? Czy myślisz, że żony są na całe życie? Ja jestem wielkim fanem. Ta dziewczyna Margot Robbie, teraz gra u Tarantino, gra Sharon Tate i grała w Wilku z Wall Street i tam jest taka scena, jak pogniewane jest małżeństwo, każdy z nas zna takie klimaty, prawda? Jak on leży. Margot Robbie, tak. A czy to nie jest, ona nie grała tak samo w tę łyźwiarkę? Tak. Nie, tak, wydaje mi się, że ona grała łyżwiarkę. Ja myślę, że to pytanie jest bardzo tendencyjne. Tonia Harding, w filmie Tonia. Pytanie jest bardzo tendencyjne. Do piachu to rozumiem, że chodzi o... Ja nie wiem, o co chodzi. No nie, że... Romantyczny wieczór na plaży. Na plaży, o, może, tak. Pokażę ci te trzy dziewczyny, żebyś... Ja ci też pokażę. Lawrence, Robbie... A Jennifer Lawrence jest kapitalną babką, taką do imprezowania, fajnie gada, wyluzowana, tak. Jest taka bardzo... Czyli ty bierzesz ją na życie, tak? Bierzesz ją na życie. Romek, ty coś się nie odzywasz. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że zawsze szukałem żony na całe życie i wreszcie znalazłem. Ale nie udało ci się. Wreszcie znalazłem. To jest to twoja odpowiedź na to pytanie. My cię pytamy, czy Robi Margot, czy Scarlett Johansson, czy... Słuchaj, moja Kasia jest do tańca i do różańca i to jest chyba najfajniejsze, że tak powinno być. Czyli w ogóle odsuwamy te zdjęcia, tak? No Mati niech się wypowie jako ekspert. No. Jaki ekspert? Jestem 14 lat z Joanną, co ja się mam wypowiedzieć. No. Joanna, gdyby to była, to by powiedziała, że ty na pewno byś powiedział Scarlett Johansson, bo kiedyś powiedziałem w jakimś filmie, że jest atrakcyjna, ale... No ale to ta Robi też jej niczego nie brakuje. jak pan sądzi, panie Tomku? Ona ma tam... Nie. Dla mnie nie podoba mi się. Nie? W ogóle nie mój typ urody, te dziewczyny trzy. Nie mój typ, naprawdę. Nie? No, nie. Czyli przychodzą, mówią Tomeczku, muszę ci powiedzieć, że lecimy do snu w Warszawie, a ty mówisz, nie no dziewczyny, no, w sen to ja się wbijam do domu. Z aktorek podoba mi się, mówiąc szczerze, to jest bardzo ładna dziewczyna, to jest polska aktorka. Polska aktorka. Magdalena Boczarska? Tak, Magda ona ma taką klasyczną różyczkę. Tak, bo Magda jest fajna. Nie znam. Wesoła. Ale jak nie znasz? Tylko podoba mi się jej. Przecież byłeś kiedyś ze mną na imprezie. Cholera, nie mówię. Gdzie była Magda z nami? Nie pamiętam, jak była, kocham. Nie, bo teraz wyjdzie, że coś wiem, ale... Wiem, ale nie powiem. Proszę Państwa, on wkręca. On znowu teraz znowu zaczyna wkręcać. Na terenie Soho, co testowaliśmy kuchnię molekularną u Maćka Bandzla. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. To musiała być bardzo molekularna kuchnia. Słuchajcie, ale w ogóle czy z aktorką można tutaj mówić w perspektywie całego życia. Związki celebrytów trwają krótko. Nie? Znaczy przede wszystkim wiesz co, no, aktorki mają zupełnie inne charaktery prywatnie niż to widzimy na ekranie. No. No to różnie. Bo jest taka Andy McDowell, ta, która jest w Fargo grała główną rolę. Ale w serialu czy w filmie? W filmie. Ta, która trzy postery, coś tak, tam. Tak. Za Ebi. Żona to jest żona reżysera. Tak jest. No i to jest podobna kobieta, która... Tak jest. I to jest babka, która jakby świadomie rezygnuje z całego blichtru, szyku, Hollywood w ogóle nie dla niej. Ona wychowuje swoje dzieci czy dziecko, nie wiem ile ona ma tam. I w ogóle jakby potrafi się odnaleźć, nie dać się, wiesz, kupić na tani miód, no bo przecież tym aktorkom pewnie wszyscy nadskakują i im się wydaje, że są ważniejszymi personami niż są. To nawet już nie chodzi, czy ktoś jest rozrywkowy, czy familijny, czy rodzinny, tylko bardziej tak, że nie wiem, widzimy aktorkę czy aktora w komedii i nam się wydaje, że on całe życie musi być wesoły i się śmiać, a to bardzo często jest bardzo poważny człowiek, który no, w życiu jest pewnie poważniejszy niż z poczuciem humoru, a czasami to jest odwrotnie. Ktoś gra role dramatyczne, a... Myślę, że powinniście obejrzeć, jeśli jeszcze nie oglądaliście. Kiedyś ci mówiłem o tym dokumencie, o Williamsie. To jest Inside My Head. Absolutnie niezwykły film o tym zwarłym aktorze. Robinie Williamsie, który właśnie ciągle czuł się pod presją tego, że wszyscy... Uważają, że ma być śmieszny, że musi być śmieszny i musi cały czas opowiadać anegdoty, bo on był stand-uperem, zanim zaczął grać w filmach. Bardzo poruszający dokument o fantastycznie utalentowanym człowieku, a przy okazji bardzo nieszczęśliwym, poddanym jakby tej wewnętrznej presji. Ale będzie za poważnie. Nie, bo wiesz, już bulwarówki mają tytuł. Smokowski pragnie Boczarski. To już mamy. No, to tutaj i tu niech będzie, koniec tego pytania. A twoja aktoreczka jakaś taka ulubiona? Ja przez wiele lat, to były lata 90. Zawsze u mnie numerem jeden była Michelle Pfeiffer. Nie wiem, czy się zgodzicie. Taki właśnie typ, taka kobieta kot zresztą, którą zagrała u Batmana. Też mi się bardzo podoba, a dzisiaj, wiecie co, ja w innym, gdyby na przykład pytanie zabrzmiało, z którą z tych aktorek chciałbyś zrobić wywiad, to nie wiem właśnie, czy nie z Jennifer Lawrence, bo ona taką mi się wydaje ciekawą osobowość i taki ma, wiesz, język i taka jest niepoprawna politycznie często. A chciałam powiedzieć, że od czasu do czasu udaje mi się otrzeć o ten świat filmu, bo mój przyjaciel jest dystrybutorem filmów, niestety Disneya, więc często mnie na tak zwane junkety wysyłał, gdzie ja robiłem wywiady, ale ponieważ to były filmy rysunkowe, to... ale z aktorami, którzy, no wiesz, z reżyserem... Posłuchaj, mnie się tak samo czasami uda otrzeć o świat kina, jak idę do kina. Ale z Philem Collinsem, bo wiesz, z tymi, co układają piosenki, zrobiłem kiedyś wywiad. Naprawdę? Sobie? Tak, w Nowym Jorku. I poleciałem, słuchaj, był ten film teraz, wszedł parę lat temu, Ze wszystkich sił, Jake Gyllenhaal i Rachel McAdams, ta, co w True Detective grała. O, przecież Robbie Margot grała też w tym filmie. Nie. Z Jake'iem. Nie, to nie ona, to Rachel McAdams. I z nią zrobiłem wywiad. Leciałem dłużej, byłem mniej niż 24 godziny. Ten, co on jest bokserem? Ten, co jest bokserem, tak. To nie ona grała? Nie, niestety nie. Nie Margo. Jest właśnie Rachel McAdams, zagrała taką blondyneczkę, bo ona tam jest jego żonę boksera. Ta, która ginie na początku. Ale nie spoilerowaliśmy, tak. Ale chcę powiedzieć, że byłem 22 godziny w Hollywood. Przyleciałem samolotem, leciałem dłużej. 3 godziny, żeby w ogóle przejść, słuchajcie, pandemonium na lotnisku w Los Angeles, chińskie samoloty, że rosyjski taksówkarz, z którym po rosyjsku... I, słuchajcie, byłem 3 razy, jechałem taksówką przez ten pobyt w Hollywood i 3 razy z kierowcami, z którymi rozmawiałem po rosyjsku. 2 Rosjan, 1 Ukrainiec. Ty w ogóle widzę, że lubisz takie podróże. Na 2 dni do Rio. No właśnie. A tutaj w ogóle rzecz odbywała się w hotelu, w którym kręcili Pretty Woman, czyli no po prostu Hollywood i tutaj najpierw na 5 minut wywiad wideo, to dla Onetu z Jake'em Gyllenhaalem, z Rachel McAdams i wchodziłeś, mówiłeś z jakiego jesteś z kraju, Poland i tak. I wchodzę a tam grał w tym filmie jeszcze 50 Cent, i który grał siebie, czyli takiego skorumpowanego promotora złego bokserskiego. Ja mówię, hello, bo to wiesz, siadasz, aktor już siedzi, ty w takim fotelu, 2 kamery i jest 5 minut tylko na to. I'm from Poland. You are from Poland! How is Diablo Włodarczyk doing? Tam czy już wyszedł tam, bo miał kryzys, wiesz? Mówi, a fanfara, to jest... Bo ja pamiętam, okazało się... Ja prowadziłem kiedyś spotkanie w gymie. On tu przyjechał do Polski. 50 Cent? Tak, w ogóle znał więcej polskich bokserów niż ja. I robiliśmy mu wtedy takie spotkanie z polskimi bokserami, dlatego tych bokserów poznał. Zresztą generalnie później polubił przyjazdy do Polski, bo ma tutaj te przyjazdy, powiedziałbym, że bardzo umiejętnie, rozsądnie i organizowany, więc był żywo zainteresowany. Candy Shop miał live. Czy postawimy tutaj kropkę? Tak, zostawmy. Panie Romku, czy pan jeszcze chciałby coś dodać o aktorkach? Nie, dziękuję. To znaczy... To tam teraz gra w Emiach Miłość. W planie. Ja, słuchajcie, nie oglądam seriali, jeśli już to filmy, aczkolwiek jak ma się małe dzieciątko, to jest nie tak łatwo złapać czas na filmy. A nie, no filmy to z maluszkiem, ale chcemy go spokojnie wprowadzić. Natomiast muszę wam powiedzieć, że mi się podobała Julia Roberts i podobała mi się Cameron Diaz. To tak jakbym miał wymienić z przeszłości. Romku, dlaczego? A z analizy. Natomiast Michał Pol mnie zaskakuje absolutnie. To jest człowiek multimedialny. Jest w stanie wsiąść w samolot, polecieć do Hollywood i zrobić. Ale ja teraz, wiesz co, ja sobie raz przypomniałem? Najśmieszniejszą historię, chyba jedną ze śmieszniejszych historii w Kanale Plus. Ludzie nas zjedzą, jak to opowiem. Ale to jest śmieszne. Wyobraźcie sobie, że jak kiedyś przychodziła godzina 17 w redakcji sportowej Kanał Plus, kilkanaście lat temu. Tak, to się włączało. Zamykaliśmy drzwi na klucz. Tak jest. I odkładaliśmy wszystkie słuchawki z wewnętrznych telefonów, żeby się nikt nie mógł dodzwonić i były wyłączone na tryb milczy wszystkie telefony komórkowe, bo cała sportowa redakcja Kanał Plus oglądała Klan. To jest prawda, to jest prawda. Zwłaszcza nas interesowały historia aktora Wieczorkowskiego, który był piłkarzem. Miał iść do Bundesligi. Ale to w ogóle było jak msza święta. zamknięte drzwi, mogli walić, pukać, nikt się nie mógł dodzwonić przez pół godziny. Życie jest nowelą. Ale powiem tylko, że my w Wyborczej to samo, choć przymuszeni przez naszą sekretarkę, która była starszą panią, cisza, nie odbierała wtedy telefonu, nikt by się nie dodzwonił z żadnym newsem, nic. Klan, a to leciały dwa odcinki zawsze. To jeszcze Jerzy Zelnik do Barbary Bursztynowicz, Elżbietą. Oglądało się. Szybko nam minęło, ale na początku oglądaliśmy. Dobra, słuchajcie, zostawiamy kino, tak? Aktorki. To kiedyś już krążył taki żart, że ja bym zabrał Romka Kołtonia, żel i co jeszcze? Dobre. Co jeszcze było trzeciego? Nie wiem. Romano, my musielibyśmy zabrać tak, smartfona i jakiś router Wi-Fi i byśmy nadawali prawdę futbolu i lajfiki jakieś i dzięki temu mogli też odbierać was, was oglądać. No, na Bezludną Wyspę? Ale mówimy o rzeczach. O rzeczach. O rzeczach. Rzeczach czy ludziach? O rzeczach. Nie no, o rzeczach. Ale no po co by ci telefon był na live, jak wyładowałby ci się w jeden dzień? No tak, faktycznie. Czyli człowiek jest bardziej... Ja na pewno wziąłbym nóż. No, a to tak bardzo, bardzo tak potrzebujesz do tego zapałki? I obronnie, i żeby coś jednak przyciąć, skonstruować. Co jeszcze? No. Ciemne okulary, bo nie umiem bez nich żyć. O, to była ta trzecia rzecz chyba, wiesz? To była chyba ta trzecia rzecz oprócz Romka. Ja mam taką metodę na samolot. Mati, czarne okulary, a ja książkę biorę do samolotu. Mati w tego... Ja się dziwię, że w ogóle nie siedzisz w tych okularach, bo to jest charakterystyka postaci. Szacunek dla widza. Ale piłkę moglibyśmy wziąć i tak jak Tom Hanks zrobić z niej Wilsona, prawda? I mówić do tej piłki. No. A przy okazji pokopać czy coś, no nie wiem co. No ja musiałbym wziąć jakiś właśnie czytnik, nie tyle jedną książkę, co cały czytnik książek, no żeby mieć tych książek sporo, bo i coś do, i jakąś rzecz do, no to jedna. Jedna książka. Dlaczego czytnik? A czytnik. Ale dużo. A jego się doładowuje? Ale są takie może na energię słoneczną. No dobrze, to książkę, no to już byliśmy tak na tę książkę, dobra, jedną książkę, musiałbym słuchać muzyki, bo ja nie mógłbym słuchać tylko was. Aha, na Bezludnej Wyspie byłbym sam, tak? Bez was. Wy na innych bezludnych wyspach. No. Nie no, ja biorę nóż, ciemne okulary i Pismo Święte. O, tak? Na to, to na Przeczytałbym się dokładnie i wiesz, może bym gdzieś znowu znalazł korzenie i odpowiedział sobie na parę pytań życiowych. No nie chciałem, żeby zabrzmiało poważnie, ale tak bym zrobił. Ja musiałbym mieć muzykę przy sobie. Musiałbyś sam już ją wykonywać tam. Dlaczego? No, jakbyś... Jak pory roku... Czyli co? Co bierzesz? No nie, słuchajcie, no, telefon satelitarny, żeby wezwać pomoc. No ty byś nie dałbyś rady bez Twittera. Nie, ja bym absolutnie tam podupadł jakoś psychicznie bez Twittera, bez YouTube'a. Nie wytrzymałbyś. Po co żyć? Nie? Co? Nie oglądałbym meczyków, nie znałbym wyników. Nie, no w ogóle jakaś tragedia. Co ty? Nie wiem, wiecie co, ja czasami jak mam gorączkę, to biorę Kapuścińskiego, Cesarza albo Szachin Szacha, albo Wojnę Futbolową, która notabene nie jest o futbolu i sobie tak, czytam gdzieś w gorączce, nie jestem w stanie oglądać telewizji, ja właśnie sobie czytam na przykład. No nie że trzy książki gdzieś tam czekał na... Na pomoc? Pomoc, no. Tak. Okej. No to pięknie. No. Myślicie, że szukaliby nas? Nie wiem. A po co? Przyszliby młodsi, zdolniejsi. No, właśnie. Lepiej operujący tych wszystkich twoich smartfonach, YouTubach. Panowie, no zestarzeliśmy się. Co robić? I tym optymistycznym akcentem chcieliśmy Państwa pożegnać w tej nowej formule naszego magazynu zupełnie spontanicznego, z nieprzygotowanymi pytaniami. W zasadzie dowiedzieliśmy się o nich dzisiaj. Pewnie tutaj ktoś się z nas będzie śmiał. Niektórych żony bądź partnerki zamordują za odpowiedzi w segmencie aktorki. Natomiast życzymy Państwu dobrych, słonecznych następnych dni. Niech ten sezon ogórkowy trwa jak najdłużej, to wtedy jeszcze usłyszycie kilka takich opowieści i anegdot. Pan Michał, pan Tomek, pan Romek, pan Mati. Kłaniamy się. Do zobaczenia, do usłyszenia.